Krokus to jedna z kilku roślin, która jest bardziej znana pod łacińską niż pod polską nazwą. Polska nazwa to szafran, a precyzyjnie jeśli mamy na uwadze szafrany występujące w Tatrach, szafran spiski. Słowo szafran pochodzi z arabskiego słowa zaferan i oznacza żółty barwnik. Z kolei nazwa łacińska jest zlatynizowaną grecką nazwą znamion, która brzmi kroke, czyli nić. Krokusy na ogół występują w strefie polan regla dolnego, wszędzie tam, gdzie był lub jest prowadzony wypas kulturowy owiec. Dzięki wypasowi polany są systematycznie nawożone odchodami zwierząt. Ale z punktu widzenia krokusa ważniejsze jest to, że owce, wyjadając trawy, umożliwiają mu swobodne kiełkowanie. U krokusa, mimo że jest rośliną wieloletnią, żaden fragment nie żyje dłużej niż rok. Centralne miejsce w jego rozwoju zajmuje bulwka, z której każdej wiosny wyrastają korzenie, liście i kwiaty. Krokus zakwita dopiero w 4 lub 5 roku życia, dopiero wówczas, gdy bulwka osiągnie około 6 mm, czyli jest dojrzała. Co ciekawe, każdego roku bulwki tworzą się od nowa. Stare zamierają. Ze znamion słupka uprawianych form krokusów otrzymuje się żółty barwnik i cenioną przyprawę. Kiedyś za jej fałszowanie groziło spalenie na stosie. Krokus stosowany był także w medycynie ludowej, zwłaszcza chińskiej. Do wytworzenia kilkuset gramów specyfiku potrzeba ponad 100 tysięcy kwiatów. Ten żółty proszek jest najdroższą przyprawą na świecie. Dziękuję za uwagę.